No, dzielna jestem, dotarłam na sam czubek i nie umarłam po drodze, więc to jest cud po prostu. A tutaj patrzcie, jakie kamery obserwują teren. Tu jest jakiś taki ołtarz polowy czy coś, poświęcony ofiarom wojny. No, to jest o, no chyba ołtarz. Tutaj sobie można usiąść. Można sobie odpocząć. Tu jest ta cała kaplica, do której postaram się wejść. Mam nadzieję, że jest otwarta. No a tam z drugiej strony podobno są widoki do podziwiania. To na chwilę się wyłączam, zaraz wrócę z powrotem. No jestem po drugiej stronie kaplicy. Oczywiście widok jest przepiękny, ale powinni trochę tego ska wyciąć, no bo drzewa zasłaniają po prostu cały widok. A tutaj jest tablica poglądowa, że najpierw, o, Frickhoffen, to tam, to jest Frickhoffen, to jest wiocha tuż obok naszej, później Hadamar, Limburg, matko, stąd widać Limburg, dziwne, góry Taunus, o, tam, o, proszę bardzo, jest trochę mglisto, to mało co widać, nie? Jakiś Talheim i Dorndorf. To byłam w Dorndorf z młodym, kiedy byłam z nim sama na spacerze. To pokazywałam wam zdjęcia, to byłam w tym Dorndorf. No, w każdym razie tu jest ta kaplica, ławeczka, gdzie można sobie prawie się położyć i odpocząć i podziwiać widoki. No ale jestem trochę, powiem wam, rozczarowana, że to te drzewa, te chwasty tutaj wszystko zasłaniają, bo rzeczywiście widok jest przepięknej urody. Nie wiem, czy wy widzicie z tym, znaczy w tym telefonie, no bo telefonem kręcę w tej chwili. No ale musicie mi uwierzyć na słowo, że jest rzeczywiście przepięknie. Tutaj na dole kawałeczek widać właśnie tej wioski Dorndorf. Spróbuję wejść do kaplicy, ale już tam będę robiła tylko zdjęcia, nie? To wam pokażę, jak wrócę.